No cóż, przede wszystkim jest to zupełnie inny zespół niż w tamtym sezonie, więc ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć mniej więcej o grze trzech, czterech zawodniczek. Reszta jest to już nowy zespół, więc no zupełnie inne realia, więc ciężko mi cokolwiek tutaj powiedzieć o grze tego zespołu na dzień dzisiejszy. Na kogo baczną uwagę trzeba w zespole zwrócić w meczu z tym, z którym będziemy tu teraz grać? Myślę, że na pewno na bramkarki, tak? Są to dwie zawodniczki na bardzo wysokim poziomie, jak również rozgrywająca Asia Kniel. Myślę, że te osoby będą brały największy udział w grze, jak i Hanna Sondej. Ta ostatnia porażka, jeszcze ja dopytam, w Lubinie mocno was wkurzyła? Na pewno, tym bardziej, że mecz był do wygrania, no jednakże różnie zdarza się w meczach, więc tutaj nie przewidziałyśmy paru rzeczy, ale generalnie jesteśmy teraz nastawione na walkę z zespołem Koszalina i chcemy się odgryźć na tej ostatniej porażce tutaj u siebie na boisku. Wie pan już, jak zagrać z tym zespołem? Tak, jesteśmy po dwóch sesjach wideo, właśnie przed chwileczką skończyliśmy. No, zespół taki dosyć trudny, bo ma dużo zawodniczek, jakby ta gra jest oparta na wielu zawodniczkach. No, wszyscy mówią, że Sondej, Kołodziejska, tam powiedzmy i bramkarki, i Prudnica plus Kowalczyk, ale tam każdy coś wnosi. Tam jest dużo zawodniczek i każda w meczu zdobyła po jedną, dwie bramki. Plus Monika Michałów, to była zawodniczka z Elbląga. No myślę, że czeka nas ciekawy mecz, bo jestem przekonany, że Kołodziejska, Sonda i Michałów będą chciały zrobić wszystko, żeby pokazać się z dobrej strony na swoim byłym parkiecie. Tak przeważnie jest, zawodniczka jak gra w swoim byłym klubie, to te pierwsze dwa mecze rozgrywa bardzo dobre i tego się spodziewamy i tak na pewno będzie. Akademiczki, mówię, wsparte takim zaciągiem elbląskim, mocnym zaciągiem Kołodziejska, Sonda i Michałów, prezentują się solidnie, tak? Postawiły się bardzo mocno Lublinowi, tam trzy bramki do przerwy wygrywały, 11-8. Prowadzić z Lublinem do przerwy to nie jest taka prosta sprawa, tak? Jednak z mistrzem Polski i tutaj jakby mam duży szacunek dla zespołu z Koszalina, ale tak jak mówię, no przed każdym meczem, tak, start się nie położy i kto chce wygrać w Elblągu, musi po prostu walczyć.